Cześć, tu Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy sobie TBR na kwiecień, czyli książki, które chciałabym w przyszłym miesiącu przeczytać. Mam Wam tutaj do pokazania 8 książek, natomiast ja już z góry wiem, że tych wszystkich 8 książek nie przeczytam, ale to są takie książki, na które obecnie mam największą ochotę i pewnie najbardziej z nich właśnie będę sobie wybierać to, co akurat chciałabym czytać, chociaż wiem też, że w kwietniu będzie sporo nowości, sporo nowych książek, które pewnie gdzieś tam mnie zainteresują, zresztą o jednej chyba z nich Wam też dzisiaj powiem. Także no nie nastawiam się, że przeczytam wszystkie te 8 książek, które Wam pokażę, ale właśnie na te książki w tym momencie mam największą ochotę i one są na takim tym moim najbliższym TBR-ze, tak to ujmijmy. Kwiecień to jest przede wszystkim miesiąc, w którym wreszcie chciałabym skończyć swoją przygodę z tajemną historią Donny Tartt. Jestem już dokładnie w połowie, na stronie 310 na 600 tam chyba 5, tak więc jak widzicie jest to połowa. Jeżeli chodzi o tę książkę, to właściwie od poprzedniego update'u, nazwijmy to, przy poprzednim chyba TBR-ze, czy też poprzednim wrap-upie, niewiele się zmieniło tak naprawdę, bo też niewiele więcej przeczytałam. No nadal nie jestem wciągnięta w tą historię, nadal nie interesuje mnie za bardzo, co się z tymi bohaterami wydarzy i jakoś tak nie mam ochoty za bardzo do tej książki wracać, ale chcę ją przeczytać, chcę ją dokończyć, bo no po prostu chciałabym przeczytać książki Donny Tartt, mam jeszcze Szczygła na swojej półce, zobaczyć to, co jakby zrozumieć, dlaczego inni ludzie tak bardzo kochają jej książki, bo to, że mnie się ona jak na razie nie za bardzo podoba, to nie znaczy, że jest to zła książka, tylko po prostu może niekoniecznie jest to książka dla mnie. W marcu wróciłam również na chwilę, czy miało być na chwilę, do Hogwartu, czyli do książek o Harrym Potterze. Obecnie kończę czytać Zakon Feniksa, tak więc nie wykluczam, że w kwietniu prawdopodobnie sięgnę również po Księcia Półkrwi. Jest to jedna z części Książę Półkrwi i siódma część Instynkt Śmierci. To są dwie części, które czytałam najmniej razy, ponieważ te, tak do piątej. Piąta część to w ogóle przez długi czas była jedyna książka, jedyna część Harry'ego Pottera, którą miałam na własność w domu, jak byłam mała, więc chyba ją akurat czytałam najwięcej razy. Natomiast szósta i siódma to są te części, które czytałam po kilka razy, przy czym wszystkie poprzednie czytałam co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, tak więc znam je najmniej, pamiętam je najmniej. A bardzo lubię Księcia Półkrwi za to, że tutaj mamy dużo takiego background story, jeżeli chodzi o Voldemorta, tak więc bardzo się już cieszę na tę część i no myślę, że będę ją czytać w kwietniu, pewnie zaraz gdzieś na początku. W marcowym TBR-ze pokazywałam Wam również książkę Sally Rooney, czyli Rozmowy z przyjaciółmi i nie udało mi się jej przeczytać, ale dalej mam na tę książkę wielką ochotę, tak więc przenoszę sobie ją na kwiecień, z nadzieją, że uda mi się ją przeczytać. Tak naprawdę wszystko, co chciałam o tej książce powiedzieć, powiedziałam już właśnie w marcu, tak więc odsyłam Was do tego filmu. Tutaj szybko powiem po prostu, o czym jest to książka, gdyby ktoś był zainteresowany. Mamy tutaj historię dwóch przyjaciółek, młodych dziewczyn, studentek, początkujących pisarek czy dziennikarek, które poznają parę, dzięki której wchodzą na takie salony, to znaczy wchodzą do takiego świata sławnych i bogatych ludzi. No i o tym ma to być historia, tak naprawdę nie wiem nic więcej o tej książce. Jest to debiut pisarski Sally Rooney, autorki, o której zrobiło się straszliwie głośno po jej książce Normalni Ludzie, która miała premierę na początku chyba zeszłego roku, gdzieś tak równo rok temu, wydaje mi się, że to właśnie koło marca ta książka, znaczy w Polsce, nie wiem jak na świecie, szczerze mówiąc, natomiast w Polsce wydaje mi się, że właśnie ona gdzieś tak koło marca 2020 wychodziła, no i zrobiła ogromną furorę w ogóle na całym świecie ta pisarka. Ona zresztą chyba sama gdzieś w jakichś wywiadach mówiła, że ta sława i ta popularność jej książki strasznie ją przytłoczyła. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o Rozmowę z przyjaciółmi, to jest jej debiut i jestem bardzo ciekawa, jak ta książka wygląda pod względem takiego warsztatu pisarskiego. Mam też tutaj coś, co bardzo kojarzy mi się z kwarantanną, a ponieważ mamy obecnie drugi taki całkowity lockdown w Polsce, to myślę, że jest to dobry czas, żeby w końcu skończyć tę serię, ponieważ rok temu, ja wtedy jeszcze siedziałam w Dubaju, ale też mieliśmy właśnie taki całkowity lockdown, więc siedziałam zamknięta w swoim mieszkaniu, tak naprawdę bez żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym i zabrałam się wtedy za serię Dary Anioła. Ja, jeżeli chodzi o te książki, to gdzieś tak w 2012-13 roku przeczytałam dwa pierwsze tomy i nie za bardzo mi się one podobały wtedy, szczerze mówiąc, to znaczy nie byłam jakoś zachwycona tym światem, ani w ogóle tą serią, nie było to coś wtedy dla mnie. Natomiast jakoś tak nie naszło, żeby właśnie rok temu podczas kwarantanny przeczytać te pozostałe tomy i muszę przyznać, że naprawdę się wciągnęłam, polubiłam ten świat, polubiłam tych bohaterów i wtedy zatrzymałam się na ostatnim, szóstym tomie, czyli na książce Miasto Niebieskiego Ognia i właśnie tę książkę chciałabym przeczytać teraz, w rocznicę tej kwarantanny, że tak powiem. Po prostu jakoś tak mnie na nią naszło. Znalazłam ją na OLX-ie w całkiem niezłej cenie, jak na to, po ile te książki teraz chodzą. Ja wiem, że ma być teraz dodruk tych książek, czy też był już, nawet szczerze mówiąc nie wiem, ale ja mam pierwsze trzy tomy właśnie w tej szacie graficznej, dlatego resztę też chciałam mieć w tej oprawie graficznej i będę szukać. Mam już właśnie Miasto Niemieckiego Ognia i Miasto Upadłych Aniołów, została mi jeszcze tylko jedna część, Miasto Zagubionych Dusz, tak więc mam nadzieję, że uda mi się gdzieś dorwać i po prostu w końcu skompletuję całą serię. Natomiast jeżeli chodzi o czytanie, no to właśnie ta książka mi została i tak sobie myślę, że być może przeczytam sobie w kwietniu i zamknę tę serię i być może przejdę do kolejnych książek z tego uniwersum, jeżeli chodzi o Cassandrę Clare, bo ona napisała tych książek
dużo, dużo więcej niż tylko Dary Anioła. Mam tutaj również książkę Oblężenie i nawałnica Lee Bardugo, czyli coś, co również pojawiło się w moim marcowym TBR-ze. Jest to drugi tom cyklu Cień i Kość. Teraz w kwietniu ma wyjść serial na Netflixie, właśnie na podstawie tych książek, na podstawie również chyba tej dylogii Szóstka wron Królestwo Kanciarzy, z tego co wiem. Natomiast no ja bardzo chciałabym się zapoznać z pierwowzorem i później obejrzeć serial, ale szczerze powiem, że Cień i Kość tak średnio mi się podobał, mam takie dosyć mocno mieszane odczucia co do tej książki i trochę mnie nie ciągnie do Oblężenia i nawałnicy, dlatego tak to odkładam w czasie, ale wciąż chciałabym przeczytać przed właśnie tą premierą w kwietniu, pod koniec kwietnia tam 20 któregoś ten serial ma wyjść, tak więc liczę na to, że jeszcze mi się to uda, przynajmniej ten jeden tom, jeżeli nie całą trylogię, ale z całego tego TBR-u to jest jedna książka, na którą chyba najmniej mam ochotę, więc no nie jestem co do niej pewna na 100%, ale pokazuję Wam ją tutaj, bo być może się uda. I ostatnia książka, na którą mam straszliwą ochotę, ale obiecałam sobie, że nie sięgnę po nią, dopóki nie skończę Tajemnej historii, żeby już nie mieć tak wielu rozpoczętych książek naraz, bo jeszcze oprócz tego czytam Przeminął z wiatrem i jeszcze tam kilka innych książek mam rozpoczętych, ale mam też ogromną ochotę na książkę Niewidzialne życie Adi LaRue. W ogóle nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że tutaj powinna być obwoluta. Jakoś nie mogę się przyzwyczaić do tego, że biorę tą książkę do ręki i ona nie ma obwoluty, tylko jest w twardej oprawie. Jakoś tak nie wiem, gdzieś w mojej głowie jest taki obraz tej książki z obwolutą, ale to nieistotne. Niewidzialne życie Adi LaRue to jest książka, która również zdobyła ogromną popularność na polskim booktubie. Zresztą na zagranicznym również, tylko że chyba w zeszłym roku. Natomiast w Polsce została wydana nakładem wydawnictwa Czwarta Strona albo Winidia. Jest wydana w bardzo ładny sposób, bardzo mi się podobają te niezapomnijkowe brzegi stron i to wydanie również było komentowane dosyć szeroko, także nie będę się na tym skupiać. Myślę, że doskonale wiecie, o czym jest ta książka. Mamy tutaj historię dziewczyny, która żyje gdzieś chyba w XVIII czy XIX wieku i jako kobieta po prostu nie może za bardzo kierować własnym życiem, a wszystko, czego chciałaby Adi, to być wolna, móc podejmować właśnie własne decyzje, niezależne. I w dniu swojego ślubu, czy w przeddzień swojego ślubu ona postanawia uciec i zawiera pakt z diabłem, czy z jakimś takim bożkiem. Nie wiem do końca, jak to jest tutaj przedstawione, który polega na tym, że będzie żyła wiecznie, natomiast nikt jej nie zapamięta. Każdy, kto się z nią spotka w momencie, kiedy ona zniknie z jego życia, czy nawet nie z jego życia, tylko po prostu odejdzie od niego, że już nie będzie w trakcie rozmowy, nie będzie ta osoba jej widziała, to po prostu o niej zapomni. No i tak to właśnie wygląda. Słyszałam o tej książce już dosyć skrajne opinie, bo na początku była bardzo popularna, bardzo wiele osób się nią zachwycało. Natomiast to, co mnie przyciąga do tej książki, to to, że z tego, co słyszałam, to jest bardzo ładnie napisana. Jak wiecie, ja bardzo sobie cenię ładny język w książkach, dlatego właśnie głównie na to się tutaj nastawiam. Już nawet nie myślę o samej fabule, ale właśnie o tym, w jaki sposób jest ta książka napisana. I mam nadzieję, że pod tym kątem mnie nie rozczaruje. Tak więc, no, Niewidzialne życie Adi LaRue też bym bardzo chciała przeczytać jak najszybciej, ale tak jak mówię, to wszystko będzie uzależnione od tego, ile mi zejdzie jeszcze z Tajemną historią. I mam tutaj jeszcze dwie książki, których obecnie nie mam fizycznie. One mają, znaczy jedna już miała premierę, a druga z nich ma premierę dopiero w kwietniu, tak więc kiedy ta druga będzie miała premierę, to pewnie kupię obie i wtedy będę je czytać. I mówię tutaj przede wszystkim o książce Zmierzch świata Windsorów, tutaj Wam wkleję okładkę. Jest to książka o takich kontrowersyjnych postaciach w brytyjskiej rodzinie królewskiej, w brytyjskiej monarchii, to znaczy mamy tam historię Diany, historię Meghan. Pewnie część z Was wie, ostatnio na moim kanale był, znaczy nie tak ostatnio, już chyba ze 3 tygodnie temu, był live na moim kanale dotyczący właśnie monarchii brytyjskiej, dotyczący tego słynnego wywiadu u Opry, Harry'ego i Meghan oraz w ogóle tego, jak funkcjonuje brytyjska monarchia. I ten live był przeprowadzony razem z moją przyjaciółką Agnieszką, która, można powiedzieć, trochę się specjalizuje w tym temacie, to znaczy, no ona naprawdę mnóstwo na ten temat wie, mnóstwo czyta, tak więc jest osobą bardzo dobrze poinformowaną. No i my często rozmawiamy w ogóle tak prywatnie na temat brytyjskiej monarchii, często gdzieś tam sobie podsyłamy jakieś newsy i muszę przyznać, że ona trochę mnie trochę zaraziła, może nie do tego stopnia, co ona, jestem tym zainteresowana, natomiast dzięki niej właśnie bardziej zaczęłam się tym interesować i chętnie po prostu przeczytam jakąś książkę w tym temacie. Ostatnio właśnie czytałam książkę Harry i Meghan Chcemy być wolni, więc myślę, że kolejna nowość na polskim rynku wydawniczym, jeżeli chodzi o brytyjską monarchię, też będzie dla mnie interesująca. Zobaczymy, mam nadzieję, że uda mi się w kwietniu przeczytać. A druga z tych książek, których nie mogę Wam jeszcze pokazać i która ma premierę bodajże 14 kwietnia, to książka Kobieta, dziewczyna, inna. Ktoś właśnie puścił za ścianą jakiś rap bardzo głośno, hip-hop właściwie polski, mam nadzieję, że tego nie słychać bardzo. Jeżeli chodzi o tę książkę, to jest to laureatka Bookera 2019 roku chyba, albo 20, z tego co kojarzę. 2019 chyba. I jest to z tego co wiem z opisu, z tego co rozumiem z opisu, jakiś taki zlepek historii różnych kobiet na przestrzeni wielu lat, które zmagają się z różnymi problemami, opowiadają jakieś swoje historie. Generalnie jest to taka powieść o kobietach. Bardzo kobieca, o kobiecych problemach, o kobiecych bolączkach, o tym co daje im szczęście, a właściwie nam, kobietom. Tak więc jestem bardzo ciekawa takiej perspektywy, bardzo jestem ciekawa jak to będzie przedstawione. Pojawiają się już u nas na Bookstagramie i gdzieś tam w przestrzeni internetowej pierwsze recenzje tej książki i są one bardzo obiecujące, tak więc myślę, że będzie to naprawdę fajna książka, bardzo ciekawa książka.
więc mam nadzieję, że uda mi się ją również w kwietniu przeczytać. Czaję się na nią już od dłuższego czasu, bo od dłuższego czasu wiem, że ma być premiera w Polsce, ale też słyszałam o niej jeszcze zanim w ogóle ta premiera nie została ogłoszona. Kiedy była znana tylko pod angielskim tytułem i jeszcze nie było mowy o tym, że w ogóle zostanie wydana w Polsce, już wtedy mnie ta książka zaciekawiła, tak więc mam nadzieję, że mnie nie rozczaruje i przede wszystkim, że uda mi się ją w kwietniu przeczytać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o książki, które chciałabym przeczytać w kwietniu, a raczej o taką pulę książek, z których będę sobie wybierać lektury na kwiecień. Oczywiście nie wykluczam i to jest bardzo prawdopodobne, na 90% pojawi się tutaj również coś innego, bo akurat w trakcie miesiąca przyjdzie mi ochota na coś innego, albo wyjdzie jakaś nowość, którą będę zainteresowana, tak więc no, nie będziemy tutaj się jakoś stuprocentowo tej listy trzymać, natomiast na ten moment to właśnie na te książki mam ochotę i tak planuję sobie czytelniczy kwiecień. Dajcie koniecznie znać, co Wy chcielibyście przeczytać w nadchodzącym miesiącu, czy którąś z tych książek, które Wam tutaj pokazałam, już czytaliście, albo czy również ją zamierzacie czytać. A ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!